Cześć Siemanko witajcie z tej strony Master98 i widzimy się już w kolejnym odcinku z typowego mojego hobby w którym pokażę wam Cały mój zestaw taki wyprawowy na wyjazdy, na imprezy Jaki sprzęt posiadam, jakie mundury, jakie obuwie, okulary, hełmi, to wszystko W dzisiejszym odcinku wam pokażę, jeżeli jesteś ciekawy to zostaw łapkę w górę, komentarz I oczywiście piękną, piękną subskrypcję, bo to bardzo Oczywiście motywuje. Moi drodzy, widzimy się w następnym cięciu. No i cześć moi drodzy, tak troszkę nagrywamy to z telefonu, bo chciałbym troszkę ująć tego całego sprzętu. Tak jak widzieliście, to na dwóch przebitkach, które gdzieś tam były na początku. Chciałbym zacząć oczywiście od replik, bo to jest najważniejsza kwestia oczywiście. Ee, żołnierz bez karabinu to fujara. I oczywiście chciałbym Wam tutaj powiedzieć e, Pierwszą repliką, która się tutaj rzuca oczywiście e, To jest M4 klasyczne, oczywiście M4 przerobione na pod DMR e, I ona miota coś Koło 490 fps -ów. 5, 490, ja z niej wyciągnąłem oczywiście 510 to jest typowa typowa taka DMR, czyli czyli taki karabin, karabin wsparcia, że tak można to ująć tu jak widzicie mam zamontowaną oczywiście lunetę bo z tej repliki strzelamy na dalsze odległości to jest taki prowizoryczny, prowizoryczny w części troszkę projekt. A tutaj gdzieś kable wystają bo tu potrzeba dużej baterii, no, dużej pojemności i mocy żeby to wszystko całą tą sprężynę i ten tłok naciągnęło więc a dlatego tak to jest oczywiście zrobione. A tutaj następną repliką mamy snajperkę. Rzadko przeze mnie używana. Miałem dziś taki vibe na to, żeby ją używać, ale, ale jednak zdecydowanie wolę tutaj używać replik szturmowych, które dają więcej frajdy, ale to jest replika duela MB01. Tak jak mówię, tutaj też znajduje się oczywiście piękny, piękna a którą po prostu Którą po prostu sobie tutaj przekładam poprzez odkręcenie w bardzo prosty sposób. Tych śrubek, i przełożenie to nie jest żaden problem. Tutaj zaś widzimy następną nową replikę, którą już omawialiśmy w poprzednim odcinku. To o niej nic nie będę mówił, dobrze wiecie, to jest replika HK416. Tutaj mamy następną replikę, moi drodzy LCT15, to jest replika. Wers, palnej wersji, palnej wersji e, nowszej generacji AK, AK podobne, czyli, e, czyli z takich rzeczy. E, tutaj mamy replikę kolejną M4. Kolejną M4, oczywiście, e, tutaj mamy. E, to jest replika e, typowo pod CQB, e, czyli walka w pomieszczeniach. Ona ma małą moc, e, bo. Aby nie zrobić sobie krzywdy, po prostu do C-kuba mm, używamy replik, które mają mniejszą oczywiście moc, żeby nie zrobić sobie krzywdy, mm, a żeby się dobrze fajnie postrzelać Więc a ta replika tutaj. Miota 1.15, 1.20 no słabo, słabo, ale ta replika nigdy nie była robiona, ja ją tak kupiłem, więc ją tak wykorzystuję, ona jest ze mną od 2018 roku i ona nadal dziorga, nadal dziorga, więc naprawdę wszyscy krytykują Spartaka. A ta replika jest ze mną tutaj, oczywiście, od samego początku. Ja jestem z niej zadowolony, bo bardzo dużo ze mną przeszła. Nawet bywało tak, że ta replika była moją awaryjną, której oczywiście korzystałem i dawała sobie naprawdę świetnie radę. Możemy sobie przejść tutaj. Ja gdzieś tutaj się kurczę ulokuję, bo tego sprzętu jest naprawdę dużo. Tutaj mamy hmm, replikę Glocka, podróbkę Glocka. Gloka 17 na gringas. Jak widzicie, plomba, plomba, plomba od, z imprezy mierzenia. Oczywiście Juli i FPS ów w, tym, w tej replice jest, więc ta replika była chronowana. Tu jest replika Cymogloka, replika elektryczna. Też widzicie 115 Juli jest tutaj zaimplementowane. To jest broń. To są dwie repliki boczne, czyli broni krótkiej. Obie się dobrze spisują, chociaż z tą troszkę mam problem, bo muszę do niej dobierać lepszy gaz. Bo Przy słabszym gazie jest problem taki, że zamek, który się zacina. Zamek się zacina przy słabszym gazie i, i tak to właśnie jest. E, oczywiście ta replika jest z blowbackiem, czyli, czyli cofający się, czyli przy strzale wychodzi zamek do tyłu, wraca przy e, skończeniu się magazynka. Zamek zostaje w tylnej pozycji. E, poprzez, poprzez wpuszczenie, oczywiście, e, wpuszczenie nowego magazynka kulek. Zwalczamy tym oto tutaj przyciskiem Zamek i dalej możemy strzelać. Tak jak widzicie, mamy magazynki. Mamy 2, 3, 4, 5, mamy 6 sztuk magazynków M4, mam ich więcej, ale one są pochowane w kartonikach tutaj do repliki repliki LCT, czyli tej pochodnej AK. Mamy też magazynki proste, bo dla mnie były po prostu łatwiejsze. Tutaj, już zobaczcie, tak wygląda magazynek oryginalny, który był w zestawie. w AK one są bardziej wygięte. Ja bardziej chciałem, chciałem te prostsze, bo one lepiej mi się dobywały do, do, do ręki. No i, no, i, no i właśnie w taki sposób wybrałem te magazynki. Tutaj mamy celownik holograficzny. Tutaj mamy przymierzalnik, przybliżalnik, przymierzalnik, przybliżalnik. Z Dety optik. Nie pamiętam, jakie ona ma A, przybliżenie, ale to nie jest oczywiście ważne. Tutaj mamy też, tylko ja nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam, jakiej to jest, oczywiście firmy. No, już też to, jego dawno kupowałem. E, tutaj mamy latarkę taktyczną, którą montujemy na a, szynach RIS. Tutaj w tym momencie, żeby a, używać i podświetlać sobie i podświetlać sobie tutaj piękną, e, piękną drogę, piękny teren. E, cóż mogę Wam dalej powiedzieć? A, przejdźmy do. Ważniejszych kwestii. Tutaj są oczywiście granaty: granat, granat dymny, granat rozpryskowy i oczywiście granat granaty hukowe. Tutaj są, one są zamknięte szczelnie, bo one śmierdzą tym prochem i leżą oczywiście w szafie pancernej, żeby nic się oczywiście nie stało, nic nie wybuchło. jak wybuchło, to żeby wszystko w koło było bezpieczne. Tutaj mogę Wam jeszcze pokazać naszywki polskie do mundurów. U mnie ja zawsze zamawiam sobie ich więcej, bo one bardzo często mi się gubią. Dziś mi się odczepią, gdzieś, gdzieś w pośpiechu będę się ubierał, one odpadają, gdzieś tam, no wiecie, różnie bywa, nie? Dlatego ja zawsze sobie zamawiam więcej. Istotną następną kwestią to są buty taktyczne. buty taktyczne. Zakostkę, żeby ładnie, ładnie usztywniały i żeby nie doszło do żadnych skręceń, naciągnięć, zwichnięć i tych, i tych innych, tak podobne. To są buty Merelli. filmy Merelli, chyba włoski bodajże, jak się nie mylę. A tutaj mamy Beret United Nations, bo... W tamtym roku brałem udział w misji Afganistan i byliśmy po stronie UN i prowadziliśmy w Afganistanie misję, misję pokojową. Oczywiście się udało, doprowadziliśmy do wolnych wyborów, prezydent został oczywiście wybrany, więc tak jakby powiedzieć wygrałem. Wracając do następnego obuwia, czyli standardowe DeSanty, mam je, bo to były dla mnie pierwsze buty. Myślałem, że będą dobre, no ale niestety się przeliczyłem. Wygoda w tych butach jest straszna. Noga strasznie się poci, ale oczywiście też je zostawiłem i mam i noszę, bo one są ze skóry są wodoodporne więc z tym nie ma najmniejszego problemu jeżeli złapie mnie tutaj pogoda deszczowa a czy tam w nocy deszcz padał i trzeba iść w bój to ja sobie te buty po prostu ubieram żeby cały czas dbać o to żeby była sucha stopa następne buty 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 tu oczywiście kwestia Następna. Najważniejsza jak widzicie, każdy but jest z wysoką cholewką, która zabezpiecza pięknie kostkę. To są buty oryginalne Luva. Jak możecie zobaczyć po kartonie, nowe. Zamówiłem sobie nowe buty, bo już z jednych będę musiał oczywiście pięknie tutaj zrezygnować. Z których to jeszcze nie wiem. Zainwestowałem troszkę w buty, bo to jest bardzo ważna kwestia, żeby jednak dbać o to. Buty nowiutkie, bardzo lekkie, pomimo swojej wielkości i tego użytego materiału na podeszwach, są naprawdę bardzo, bardzo leciutkie. W ogóle nie czuć ich na nogach. One są wyścielone z pod spodu. Pięknego, pięknym materiałem koratek, więc one bardzo fajnie przechwytują wilgoć, bardzo świetnie oddychają, więc noga oczywiście się tak bardzo nie poci. I nie dostaje wciry jak my buty nakładamy i w tych butach ganiamy 48 godzin. Albo nawet oczywiście 12 lub oczywiście dłużej. No mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby butów nie ściągnąć. Gdzieś tam staram się, jeżeli mam wolno chwilę buty rozwiązać. Wymienić sobie oczywiście skarpetki, zasypać wszystko pudrem. Taki dla dzieci do dupy. Puder, który oczywiście wysusza pięknie stopę, nie dochodzi do przetarć, obcisków i tych różnych takich innych, oczywiście pochobnych. tutaj mamy, jak widzicie, plecak plecak wyprawowy, plecak snajperski, można tak to ująć. Tutaj mam zapakowaną kamizelkę w panterze leśnej WZ98-93, najmniej pantera leśna. Miałem go na treningu, a jak widzicie, akumulator kulki jeszcze, jeszcze leżą. A taki plecak wykorzystuję w momencie danego zadania, danej misji, gdzie będę musiał spędzić więcej, więcej niż 6 godzin. A czasami tak bywa, że, że my po prostu mamy misję, gdzieś musimy bytować przez ileś godzin, więc taki plecak sobie zabieram, pakuję więcej rzeczy. Takich jak akumulator, kulki, wodę, jedzenie i te wszystkie inne takie rzeczy potrzebne. Tutaj możemy przejść do następnej takiej rzeczy. Jaki jest oczywiście, oczywiście mundur jakaś tutaj piedronka nam łaziła, mundur też w, w panterze leśnej. To jest jeden z dwóch moich mundurów tutaj mamy kurtkę. Na chłodne wieczory. Tutaj mamy spodnie i oczywiście Combat Shirta. Tutaj są jeszcze naszywki z, z Erymoru, Asgard, Asgard 19 w 2019: Dragon Pluton II. Kompania Dragon Pluton II. Więc ja takie naszywki i takich naszywek oczywiście nie ściągam, bo to są bardzo fajne pamiątki i gdzieś tam. Można, można tutaj fajnie rozpoznać znajomych, których było, a nie miało się oczywiście kontaktu i gdzieś tam można było oczywiście zapomnieć i poszerzać oczywiście dalsze te grono. Do następnego munduru może przejdźmy. To jest mundur Multicam. I to jest mundur, w którym biegam tak naprawdę na co dzień. Na każdych wyjazdach, na każdych treningach jest przeze mnie bardziej eksploatowany, ponieważ ja gdzieś tam swój strój stylizuję gdzieś pod te jednostki specjalne. Poza tym ten mundur jest bardziej dobrany pod mój rozmiar. Dziś bardziej jest, że tak powiem po, po, po tych po przeróbkach krawieckich, gdzie są pozwężane Rzeczy gdzie są dorobione kieszenie. Także, także tak to właśnie wygląda. Tutaj, oczywiście, mamy plecak. Plecak, który zawsze jest, zawsze jest dołączony do kamizelki. Tutaj w plecaku mamy zawsze wodę, czyli w kamelbeku mamy wodę. Mamy jakieś zawsze słodycze. Jakieś kulki. ...czy chociażby granaty. Tutaj mam doczepioną, oczywiście, e, oczywiście taką e, kurczę. Zapomniałem nazwy. E, bynajmniej taki materiałowy pojemnik. A, tutaj na, m, na krótkofalówkę. A tutaj jest dziurka. Tutaj wyciągam, oczywiście, e, antenę. Antenę mam 80 cm. E, bardzo świetnie łapie. Tutaj do zestawu mam jeszcze oczywiście nakolanki. Przy kamienistych, oczywiście, terenach używam tych nakolanników, Bynajmniej jeden lewy, a drugi prawy jest ściągnięty gdzieś na kostkę, żeby go oczywiście w razie czego w razie zgubienia, wymienić, czy chociażby szybko naciągnąć. Jak jest zmiana na przykład nogi i, i danej jakiejś tam pozycji, a tutaj możemy zobaczyć hełm. Helm Fast firmy Fast od FMA, chyba, bodajże. Chyba, bodajże, tak. Jest to helm. On goły, plastikowy jest oczywiście. Ja tutaj dokupiłem pokrowiec do niego, który oczywiście pomaga mi w wielu rzeczach, bo. A tutaj mogę sobie przyczepić światełko w razie trupa w nocy, a mogę sobie naczepić oczywiście piękne naszywki polski. Tutaj z tyłu też mamy naszywkę polski, tutaj mamy pojemniczek na akumulator lub na powerbanka, do którego oczywiście używamy Noctowizji w czasie nocnych patrolów. Tutaj mamy mocowanie, ja te mocowanie gdzieś mam oczywiście w swoim kuferku, bo nie wszystko mam złożone, bo większość sprzętu jest rozłożone tylko i wyłącznie dlatego, żeby mi się wszystko pomieściło w czasie, kiedy nie jeżdżę, nie jestem aktywny w sferze gier taktycznych. Najbardziej najważniejszą rzeczą, a jaką jest to mam tutaj okulary. Może uda mi się to oczywiście otworzyć. O, chyba mi się uda bez użycia chyba stopy, o, chyba sobie pomogę. E, tutaj mamy jedną parę, a, i tutaj mamy oczywiście drugą parę. No i tutaj mamy szkła, oczywiście wymienne oba Oba zestawy Oba zestawy tutaj To są okulary typowe do ASG Czyli one są atestowane, są bardziej wytrzymałe I to są, to są rzeczy oczywiście najważniejsze w tego typu rozgrywkach Ja tutaj mam ELSY, icy Koszt takich, jeżeli pamiętam, jeżeli nic się nie zmieniło to jest 150 zł można znaleźć dużo droższe ale to się oczywiście niczym nie różni A tutaj są bole jedne z, też drugie z lepszych okularów które zazwyczaj używam w dzień przy pełnym słońcu żeby te słońce mi nie raziło a te zazwyczaj używam w nocy, pod wieczór żeby, żeby, je, żeby korzystać właśnie z noktowizora czy chociażby z termowizji Tutaj mamy oczywiście kominiarkę, które na chłodne wieczory, oczywiście, można, można sobie ubrać, żeby nie zmarznąć, jeżeli jest się cały dzień poza poza takową bazą. Ja sobie tutaj troszkę podeptam bo to jest taki troszkę vlog z ręki. Tutaj mamy bieliznę, ciuchy termoaktywne, bluzki, koszulki. Kalesraki, kale kalesony, tak zwane kalesraki, oczywiście, kalej dupy, też się spotkałem z taką nazwą. To musi być, bo jeżeli trafimy na złą pogodę, jest zimno, sam mundur oczywiście nie wystarczy, jeżeli jeszcze dojdzie do tego, że mamy wiatr, jest deszczowo. No, to ja Wam powiem, że no, temperatury naprawdę latem potrafią spaść i taką bluzkę czy takie kalesony można oczywiście ubrać, i wtedy jest przyjemnie. Też musimy dbać o to, żeby nam też było przyjemnie. Tutaj mamy dwa, dwie pary spodni zielonych, taktycznych oczywiście, które są w zastępstwo, gdyby, gdyby nie wiem, spodnie się porwały, zamokły, trzeba byłoby wymienić, tak. Więc zawsze takie dodatkowe, piękne spodnie. Tutaj mam dwie pary, żeby wszystko tutaj ogarnąć. Następną rzeczą, jaką chciałbym Wam pokazać, to jest oczywiście kamizelka taktyczna. W kamizelce taktycznej mogę Wam powiedzieć, jak słyszycie, tu jest plastikowy wkład repliki balistycznej, która. Która teoretycznie nic nie robi, tylko tą całą kamizelkę tutaj usztywnia. Tu mamy miejsce na magazynki. Otwieramy, nakładamy ją poprzez otwarcie tego i ściągnięcie, odczepienie na rzepy tych. A tutaj szelek i można fajnie tutaj ubrać się. Kamizelka też posiada tutaj te gąbeczki na ramienia, które oczywiście pięknie chronią nasze ramienia przed odciśnięciem. No i tutaj, oczywiście, z tyłu. A panel, panel, oczywiście tutaj wyciągnąłem, tu jest goły, goły materiał, tylko i wyłącznie dlatego żeby w pełni ta kamizelka nie była sztywna, bo tutaj montuję plecak, tu jest woda w kamelbeku, i po prostu potrzeba troszkę luzu i żeby plecy trochę oddychały, nie? żeby plecy trochę oddychały, bo jak my zamkniemy sobie jedną i drugą stronę no to wtedy no to wtedy jest naprawdę naprawdę ciężko kamizelka JPC jest ze mną od 2019 roku czyli po roku czasu zajmowania się takim takim hobby jak airsoft oczywiście zacząłem inwestować w sprzęt bo już wiedziałem że to, że to jest oczywiście dla mnie co ja mogę wam tutaj oczywiście powiedzieć tutaj mamy Termowizor od Yukona nie będę go otwierał, bo. A może, a może spróbuję troszkę Wam go tutaj pokazać? Troszkę ciężko jedną ręką, ale, ale cóż, tutaj mogę Wam pokazać. O, w ten sposób, nie dam radny go wyciągnąć. Termowizor, to jest noktowizor oczywiście do patroli, do chodzenia w nocy, żeby nie zrobić sobie oczywiście krzywdy, a zasięg do 100 metrów zdecydowanie wersowki wystarczy. Następną rzeczą to są radia. Radia mam dwa Baofenga. W tym momencie mam jeden, bo jeden jest pożyczony. Zestawy słuchawkowe, takie dość mobilne, z których czasami korzystam. W tamtym roku korzystałem, bo mi się zestaw słuchawkowy, który używałem, zepsuł. Tutaj, następną rzeczą mamy pas taktyczny. Czyli tak, tak, takiego Gambelta, czyli pas, pas biodrowy. Tutaj mamy miejsce na magazynki, tutaj mamy torbę zrzutową, tutaj mamy też najważniejszą rzecz, która, która oczywiście mm, musi być, czyli oczywiście apteczka. W tej apteczce mam bandaże, mam plastry, yy, waciki, wodę utlenioną, yy, w mniejszości. To jest, tam jest jakaś oczywiście mieszanka, a mieszanka taka do, do takiego odkażenia, takich rano. Ona się nie pieni, więc jest dużo, dużo lepiej. Mam tu gazy, opaski uciskowe, opaski elastyczne i różnego typu takich rzeczy medycznych. Mam nawet ustnik do oddychania. Tu jest też folia złoto-srebrna. Złoto a tutaj mamy. Tutaj mamy taki pojemniczek na szpargałki. Czyli najczęściej ja tutaj sobie trzymam, trzymam te kamizelki odblaskowe, które oczywiście sygnalizujemy trafienie, trafienie trupa. No i oczywiście mamy tutaj piękną. Kurczę, troszkę mi ta nazwa wyleciała z głowy. Kurcie, no bynajmniej to jest pokrowiec na na, na, na broń krótką, na broń, broń krótką, którą oczywiście nosimy sobie przy, przy cudownym biodrze, tak? I ten pas sobie zakładamy na na biodra pod kamizelkę i mamy dostęp oczywiście do wszystkiego. Następną rzeczą to jest mój cudowny kufer, w którym są rzeczy, w którym są szpargały dwa pudełka magazynek mamy taśmy, mamy klucze imbusowe, mamy baterie tutaj mamy odzież, czyli skarpetki, wszystko bawełniane, żeby było bezpieczne, ładowarki, baterie, kulki i te wszystkie inne takie rzeczy, które, które, których muszę mieć przy sobie, więc dlatego dokupiłem sobie taki oczywiście piękny pojemnik. Może przejdźmy też do następnej rzeczy. Bo w tym roku też od razu po przyjeździe z misji Afganistan zakupiłem sobie taką, taki pokrowiec, taką walizkę, bo złapał nas straszny deszcz. My spaliśmy w namiotach, w namiotach wojskowych, tak? Tam było na wzgórzu, to było po starej kopalni, kamienia, wapnia, czy czegokolwiek było tylko i wyłącznie 10 cm ziemi a jak zaczęło lać, a zaczęło lać jak z cebra, oberwanie było chmury takie że ta woda tak szybko przesiąkła tą ziemię, zaczęła się zbierać, było tak mokro tak nas zalało i ja bez takiego pokrowca byłem w torbie miałem tyle, tyle wody no, i po prostu postanowiłem, że taką walizkę sobie kupimy. Ona jest dekompresyjna, czyli ja ją zamknę, ja ją zamykam, przekręcam pokrętło, i tu się nic nie dostaje, tu się nie dostaje pył, woda, piasek i wszelkie inne takie typowe rzeczy, więc naprawdę taka kwestia ochrony replik to jest jedna z najlepszych rzeczy, moi drodzy. Ja zmienię z tą kamerką, żeby Wam tutaj oczywiście pokazać. No, u mnie pogoda jest taka troszkę barowa, troszkę bo jest ciepło, pada deszcz. Dlatego też to wszystko zaprezentowałem w domu, w pokoju, żeby tutaj nie zmoczyć tego. Też ja jestem sam chory, mam anginę i już troszkę do Was pomówiłem. i zaczyna mnie znowu boleć gardło, więc moi drodzy. Jeżeli oczywiście dotrwaliście, jeżeli się podobało, to zostawcie piękny komentarz, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Ja się z Wami żegnam i widzimy się oczywiście w następnym odcinku, więc na razie, trzymajcie się, cześć.